No ale dobra, teraz widzicie, jak oni wszyscy utrzymują się w topce. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym muszę wam coś jeszcze pokazać i powiedzieć, bo nie wiem, czy to tylko u mnie jest, ale ktoś chyba na tej wyspie mnie troluje. Nie wiem, czy to jakiś admin, czy nie wiem kto, ale tak. Patrzcie, widzicie tutaj? Mam tutaj taką staniarkę i ona tutaj jest jakby, nie wiem, no zaklepana obsydianem. Tam są takie tłoki, które są zaklepane, powiedzmy, obsydianem. No, ale codziennie jak wchodzę, ten kurde obsydian ciągle znika. I nie wiem, o co tutaj teraz w tym chodzi. Zobaczcie. Tu ciągle coś się buguje. W tym miejscu, ale nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale to się buguje non stop. To jest nienormalne, co nie? Kurczę, teraz nie mam wiaderka. Muszę szybko sobie kupić wiadro. Super, żebym to jeszcze wiedział. Gdzie to się wiadro kupuje? Zawsze dużo klikania też jest w tym sklepie. Jedno wiaderko, $20? Nie wiem, jak to było. Bam. I wychodzić ze sklepu też trochę długo trzeba. Muszę teraz tak. Nie dość, że tutaj rozwalić, to muszę tu rozwalić. A czekajcie. Ach, kurczę. Fail. Za każdym razem tutaj postawię obsydian albo piecyk, bo wiecie, że piecyk uniemożliwia popychania tych bloków, co nie? No nie, no co ja robię? Dobrze, że mam tutaj regenerację. Szybciej się zregeneruje. Dobra, idę na sposób pewny, bo muszę to rozwalić. Dobra, doskoczę tam. Chyba jak nie, to się zabije teraz. No, dobra, jak tutaj widzicie... Zobaczcie. Tylko czekajcie, jeszcze zapomniałem obsydianu kupić, sorry za to. Gdzie my dostaniemy ten obsydian? A jest. Jeden obsydian. Dobra, mamy. I tak, patrzcie, teraz postawię tutaj obsydian. Tu rozwalę, bo tu w tym miejscu powinien być tłok, co nie? To ten tłok umieszczę tutaj ponownie. Tak jak miał być. Co jeszcze mi tutaj brakuje? Brakuje właśnie mi tego klocka i brakuje mi lawy, nie? No i to by było na tyle. Ale codziennie jak się loguję, to ten obsydian mi tutaj znika. Czekajcie, czemu mam aż 5 redstone? Może miałem wyku. No. I ten obsydian ciągle zostaje wypychany. Nie wiem, czy wy też tak macie. Czy mi ktoś to specjalnie rozwala. Czekajcie, może postawię tutaj skrzynkę i zobaczymy następnym razem. Czy to tak samo będzie? Wszędzie chyba dam te skrzynki. Jak to będzie wypchane, to nie wiem. O. Tak to wygląda to wszystko. Teraz muszę tą kupę wieżę rozwalić. A, wracając do tego wideo, wcześniej mówiłem, że będę wam pokazywał, jak będę budował tutaj ten dach, ale tak nie chciałem was zanudzać, dlatego nie wygrałem tego wideo, ponieważ one trwało chyba z 20 minut, bo trudziłem się nieco z tym dachem, nie dość, że tam moby mi przeszkadzały, to jeszcze parę osób pisało. Mam nagrane to wideo, ale chyba jego nie wrzucę, bo to, nie wiem, nudy dosłownie, chyba każdy wie, jak się buduje te rzeczy. Z czemu tak nagle dużo endermanów tutaj jest? Chodź, ja cię spalę. Będziesz spierdzielał mnie tutaj. O. No, pal się. No, a tutaj jak widzicie, rozwaliłem ten nasz kwadrat.
teraz staram się jakoś to jakoś zabudować, zamurować. Na razie jeszcze nie dokończyłem, bo się zastanawiam, jakie tam zrobię u góry, żeby to jakoś obudować. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Chcę, żeby to tak jeszcze nie bardzo wyodrębniało się od stylu teraz tych budowli tutaj. Dlatego też to zrobiłem z cobblestone'a i z drzewa. Ale to mnie to właśnie dziwi, że to ciągle mi znika. Nie wiem dlaczego. Ciągle mi to znika. To jest nienormalne. O, nie wiem tak naprawdę co tu jeszcze robić. Znaczy, budować to wiem, nie? Ale co tu budować? Jeszcze tyle tutaj mamy miejsca. Mamy szkielety. Mam coś do jedzenia? Creeper, nie lubię cię. Jak on na początku ile mi tutaj wszystkiego rozwalił. A co ja porabiam? Dopiero wstałem, znaczy dopiero wstałem, bo godzinę mamy 7.30, ja wstałem już dzisiaj praktycznie w pół do 6. No i sobie myślałem, wiesz, byłem już biegać. Pobiegałem trochę, śniadanko się zjadło. No i teraz jak widzicie gram. Nudzę się, o, powiedzmy. Znaczy, nudzić się nie nudzę, o. Myślę, co tutaj dalej budować. No. TPA. Dobra, odwiedzę go. Zobaczymy, coś ty zbudował. O ile mnie przyjmiesz, nie wiem. Akceptuj, akceptuj, akceptuj. Jo, jo, jo. Idziemy do ziomka. Giant 32. Ups. Oż ty. Co on chciał mnie tu uwięzić? Idę, na razie zanim mnie zrzuci. Nie no, nie miał dobrej wyspy. A tak a propos i stop. Zobaczymy kto stopki ma, może jakiś teleport. Kacpuć 00, czy on ma? Is warp. Kacpuć 00. Wow, ma. Ale niestety zablokowane ma. A nie, nie ma. Nie ma, to sobie zobaczymy co on tutaj ma. Że on ma tyle ilość punktów. Zobaczcie, ma dużo lapisu. Redstone'a. Aha. Złota. Trochę chłopak się nakopał. Co on tutaj ukrywa? Nic. Nawalił dużo bloków i dlatego jest w topce. Patrzcie. To czyżby co? O to chodziło? Im więcej bloków stawiasz, tu widzicie żelaza, wszystkiego po trochu. Co to jest jego magazyn, czy jak? Lapis tu, lapis tam. Aha. Tylko o to chodzi? Co? Tutaj ma być lapis, tu ma być redstone, tam ma być złoto, tu pewnie może jakieś diaksy. Tak, tu będą diaksy i emeraldy. I tu węgiel. I tym trzyma sobie topkę, no dajcie spokój. Taki bezsens. Ziomek, to nie tak miało być. Macie coś budować, a nie tylko, nie wiem, stawiać bloki, które są praktycznie najdroższe. Oh my god. Naprawdę? Dobra, idę do następnej osoby. Dziomek tutaj się za bardzo nie postarał, jeżeli chodzi o budowę. Nie, no powiedzmy, aż tak całkiem źle to nie wygląda, no ale tylko stawianie tych najdroższych bloków po to, aby utrzymać się w topce, to trochę tak kiepsko. Co my tu jeszcze mamy? Głowę obijamy. Aha, to jest... He? Okej. To jest tu, taką topkę to ja mogę zrobić parę dni, ej. Jeżeli będę stawiał takie bloki. Co my tu mamy? Możemy skoczyć chyba. Dobra, skaczę. Jo.
No tutaj już wygląda to całkiem inaczej. Tu już mi się bardziej podoba, jak jest rozbudowane. No tu już wygląda super. Tu już wygląda bardziej super. O wiele lepiej. Tutaj nabrało Minecraft o wiele więcej kształtów. Dobra. Zanpaktoida. Boże, co to jest za nick? Zanpaktoida. Zanpaktoida. Boże. Nie ma teleportu, ale jaki nick? Mario. CX6. Wow, ma warpa. O, jak tu fajnie wygląda. Olo. Zrobił jakby taki kanion. Aż się chce tutaj po prostu wejść. Wow, zarobiliście. Ma pomysł, ziomek. Oh my god, ile kaktusów. Ile kaktusów. Oh shit. Że ci się chciało to robić. Ale nie powiem, zbudowałeś to za je fajnie. No nie chcę mówić zajebiście, no bo to brzydko. Wow, muszę coś zjeść, bo nie mam sprinta. Wow, wow, wow. Tu są jakieś zejścia. Okej. Co tutaj ma być, ej? Co tutaj ma być? Ale dużo i tak się nabudował, ziomek. No ja tyle to jeszcze nie grałem. Ale u niego to fajnie to wygląda. Zejście tu, zejście tam. Nawet nie ma farm zmechanizowanych, co sprawia, że ten Minecraft jest fajniejszy. Idziemy tu na dół. Tu w ogóle nie ma takiego... W ogóle nie ma takiego wrażenia, że tu się gra na skyblocku. Tu jest tak, nie wiem. A tu ja tu już byłem, to ten ziomek co tu ładnie buduje, dobra. Nic dziwnego, że ta wyspa jest zarąbista. Wy tak wszyscy stawiacie te bloki? Seriously? O Boże, no nie gadajcie, że wy to tylko po to budujecie takie ładne miejsca, żeby tutaj stawiać bloki. Okej. Okay. Wasze złoża, tak? Dobra. Może odwiedzę jeszcze jedną osobę z góry. Zobaczymy, co ma... Nie wiem, to teraz był Mario, co nie? Tak, Mario ma super wyspę. Mario ma super wyspę. Idę jeszcze do Just go. Nie ma warpa, dobra, to zobaczymy jeszcze jedną osobę, a jak nie, no to nie. Xanty. Xanty, to chyba ten. Czasem nie jest ten helper? Okej. Okay. Też mi się podoba, bo dużo tej trawy, w ogóle ogólnie fajnie to wygląda, jeżeli się ma jakoś to ładnie zrobione. Villagery? Że tu potwory ich nie zjedzą? Ale nie mam nic na wymianę, tu można się wymienić. O, węgiel już został wykorzystany. Czekajcie, coś za diaksy? Okej, okay, emerald. Sharpness 2. Słaby jesteś, ziomek. Nic ciekawego tutaj mi nie dajesz. To 9 zł za 1 emerald. Papieru też nie mam. Nie, nic nie ma. Ej, dobra, idziemy niżej. Ciekawe, gdzie zejdziemy? O ja, aż taki kawa mam zasuwać teraz? Świnia, która się zgubiła. Okej. Dobra, schodzę na dół. Coś mnie to jakoś zainteresowało. Zobaczymy, co tutaj w ogóle budują. Tylko te wideo będzie nieco długo trwało, chyba utnę w tym momencie. Aż będę na dole.
No tutaj... Welcome 2. Tutaj, czy jest inna wyspa? Da się gdzieś skoczyć do wody? No nie. Już zasuwam cały czas na sprincie, ale tu oczopląsu idzie dostać. O lol, na tym to polega? Wszyscy takie robią złoża? No co wy? I tym utrzymujecie setopkę? No nie wierzę. To jest, powiedzmy, wasza tajemnica utrzymywania się w topce, patrzcie. Wszyscy, co są w topce, robią sobie piętra, na których umieszczają po prostu złoża wszystkich rud. Okej, ale to zajebiście wygląda. Jeszcze raz się powtarzam. Fajnie to zrobił. Taka spiralka. Ale to z tymi złożami... Ja tak nie wiem, czym będzie mi się chciało zrobić coś takiego. Skąd on tyle nabrał? Kwarcu! Chyba, że wykupił nie wiadomo ile. A to popłytki. Ładnie to wygląda, ale kurde. Zrobił przydziałkę tu i tam i... Ostro, to każdy z was będzie teraz takie robił złoża, aby utrzymywać się w topce, ale nie wiem, czy to o to w tym chodzi. Ciekawe, czy mogę atakować ziomka. Nie, nie mogę. Wyspa chroniona. Już by mnie zaatakowali. Ile tutaj golemów. No dobra, ja tutaj nie będę dalej owijał. Widzieliście nawet nie to, co chciałem wam pokazać, bo to było takie spontaniczne. No ale dobra, teraz widzicie, jak oni wszyscy utrzymują się w topce. Kładą po prostu bloki. Każdego rodzaju, tak? Ups. No dobra. Lecę, lecę. A tymczasem do zobaczenia. Hejka. O. Czekajcie, to tak może coś zrobimy. Na koniec. I na razie ho, kręci się w głowie.